codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. 9:15 na zegarze, temat dla reportera już rozpoczynamy. Pamiętajcie, numer do nas 726 114 114, ale najpierw... Z nami jest Leszek Wspaniały na linii. Halo, dzień dobry, Leszku. Może jest, albo nie ma go? Jest. Jesteś. Dobry, jak chciałoby się powiedzieć. Bowiem znajduję się aktualnie na przejeździe kolejowym w pobliżu miejscowości Sobczyce. W sumie w Sobczycach. Tu ten słynny już przejazd, często też poruszany przez naszych słuchaczy, gdzie obowiązuje znak stop, a policja będzie wyjaśniać, jak doszło do zderzenia busa marki Iveco z szynobusem, który jechał od strony Leszna w stronę Głogowa. W tej chwili na miejscu trwają czynności policyjne, jest też Straż Ochrony Kolei. To, co jest najistotniejsze, tak naprawdę nikt prawdopodobnie poważnie w tym zdarzeniu busa i szynobusa nie ucierpiał. Kierująca Iveco została zabrana do szpitala na badanie i prawdopodobnie pozostanie tam na obserwacji, natomiast tutaj świadkowie tego zdarzenia pomogli opuścić pojazd. Szynobusem podróżowało 8 pasażerów, w tym małe dziecko, ale oprócz strachu i stresu, który przeżyli, to są w tej chwili na miejscu i czekają na komunikację zastępczą, która dalej ich przywiezie do Głogowa. No niebezpieczne to miejsce, przejazd kolejowy w Sobczycach. Policjanci będą wyjaśniać, jak doszło do tego zdarzenia. Bus jest roztrzaskany, leży w tej chwili na terenie zielonym przy właśnie przejeździe kolejowym w Sobczycach. Najistotniejsze jest to, że nikt poważnie nie ucierpiał w tym zdarzeniu, a często w temacie dla reportera wracamy do bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. No i tutaj ten po raz kolejny pokazuje, że na znaku stop trzeba się zatrzymać. Uważajcie na drogach, jedźcie bezpiecznie, a już niebawem na midziowe.pl galeria zdjęć i film z tego niebezpiecznego zderzenia szynobusa z busem marki Iveco. Dzięki ci, Leszku. W takim razie ty też wracaj ostrożnie, rób zdjęcia i wracaj do nas. A wy, drodzy słuchacze, jak słyszeliście, no pamiętajcie o tym, że jak jest znak stopu, no to jest znak stopu i się zatrzymujemy. Nie od tego jest ten znak i nie po to sobie ktoś go wymyślił, żeby po prostu sobie przejeżdżać przez na przykład przejazd kolejowy. Szczególnie, no, że te pociągi jeżdżą coraz szybciej. Nawet czy to są szynobusy, czy pociągi, no to nie ukrywajmy, ale takie zderzenie z pociągiem, który nadjeżdża nagle z dużą prędkością, kończy się jak się kończy. Całe szczęście nikomu nic się nie stało. Tak, to jest najważniejsza informacja, że nikt poważnie nie ucierpiał w tym zdarzeniu. I my rozpoczęliśmy właśnie w taki smutny sposób niestety dzisiejszy temat dla reportera, ale nie zmienia to faktu, że do 9:45 jeszcze przez najbliższe czasy czekamy na wasze telefony. Tak. I tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radia Elka Zagłębia Miedziowego, więc zapraszamy, zachęcamy, dzwońcie, telefonujcie i opowiadajcie, co można by w naszym regionie zmienić, polepszyć, usprawnić. Tak. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to oczywiście dzwoni do nas pod numer 726 114 114. Nie ma z nami również Iwony, które także jest w terenie. Tak. Natomiast Leszek wcześniej przekazywał nam informację o tym przystanku przy ulicy Wita Stwosza Wiśniowa, tak ten przystanek się nazywa. Fachowo w autobusach, jak się jedzie na przykład, to na ten przystanek zostanie jeszcze ukończony, on w ogóle zostanie troszkę przesunięty tam bliżej płotu. Tam jeszcze roboty do końca nie są wypełnione. Jest zrobione i to będzie na pewno naprawione i zrobione, a teraz odbieramy telefon. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słucham. Ja mam takie zapytanie, czy byście mogli się dowiedzieć w wodociągach tutaj głogowskich. Czy jest takie coś przepis, że jeżeli jeżdżą pracownicy, hydranty sprawdzają na drodze, a nie ma żadnych powiadomień, coś tam robią przy hydrantach i ludzie tracą wodę w domu, pralka zatrzymuje się, może się popsuć. Czy to jest zgodne z przepisami, że bez żadnych powiadomień, bez niczego, po prostu takie roboty są wykonywane? W obecnej chwili w ogóle woda nie leci, bo otwierają sobie hydranty na ulicach. Mhm.
Dobrze, ja to sobie zanotowałem, czyli Głogowski wodociąg. No tam kranki są, teraz, jeżeli wody braknie, no to automatycznie można przystankę, bo nie jest automat, że pralka wyłączy wodę i na tej zasadzie, nie? Dobrze. Ale mówi pan, że w tej chwili już teraz dosłownie taka sytuacja ma miejsce? Tak, oni jeżdżą sobie, bo akurat w tej chwili tam przechodziłem przez Prusa, jeżdżą, otwierają hydranty, nie wiem, może jakieś pomiary robią albo jakieś pukania, ale takie rzeczy powinni powiadamiać, moim zdaniem. Dobrze. Czyli to można powiedzieć, ulica Prusa w tych regionach się poruszają. Tak, dokładnie. Wszystkie uliczki są bez wody, bo wielmożne wodociągi robią na sieci i bez żadnych powiadamień. Czyli chcą mieszkańcom płacić za naprawy pralek. Dobrze, dobrze. Mamy zanotowane. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy, pozdrawiamy. Ostatnio temat oświetlenia, dziś temat wody? No właśnie, troszeczkę inaczej, być może, kto wie. Dobrze, mamy zanotowane te tematy. Ten temat w sumie o głogowskich wodociągach od naszego słuchacza. Tak, a teraz jeśli chodzi o przystanek, o którym wspominał przed momentem Bartek, no to sytuacja jeszcze jest w toku i ma być może nie tyle co poprawiona, co dokończona ta inwestycja i przystanek ma się znajdować na części, gdzie jest wyłożona kostka. Tak? Znaczy ma być tam przesunięty jeszcze troszkę, więc mamy nadzieję, że faktycznie tam tak będzie, jak będzie. Chyba, że zostanie przesunięty bliżej płotu, który tam się znajduje, no to może wtedy też dołożą tej kostki. Najważniejsze jest to, że w błocie stać nie będziecie, jeżeli będziecie czekać na autobus właśnie przy przystanku Wita Stwosza Wiśniowa. A propos przystanków, była mowa też o przystanku na żądanie. To już temat z Lubina. Nie chcą wiaty przystankowej, ale godnego i bezpiecznego miejsca, by wsiąść i wysiąść z autobusu. Tak w artykule pisze Iwona Mierzwiak, nasza reporterka. Od wielu lat działkowcy z Lubina, którzy w sezonie dojeżdżają do ogródków działkowych pod Akacją, znajdujących się przy drodze numer 36 w kierunku Lubin-Ścinawa, borykają się z problemem przystanku na żądanie. No i to był taki temat, no niekiedy częsty już nawet w naszej audycji, w temacie dla reportera. No i co my tu mamy? Jaką mamy odpowiedź? Urząd Miejski w Lubinie wyjaśnia sprawę. Temat przeanalizujemy. Myślę, że jest on jak najbardziej do załatwienia, tylko w tej sprawie musimy się konsultować z zarządcą drogi, czyli Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad. Tak powiedział naszej reporterce Ryszard Dąbrowski, naczelnik infrastruktury lubińskiego magistratu. No więc jeszcze do tego tematu będziemy wracać, no i liczyć na pozytywny finał tej sprawy. Mamy nadzieję, że za chwilkę wrócimy też do waszych telefonów. Jak dziś rozpoczęliśmy od telefonu do Leszka wspaniałego, a później już słuchacz dzwonił z wodociągami i z problemami ze sprawdzaniem hydrantów i brakiem informacji. Będziemy się dowiadywać, o co chodzi. Będziemy również dowiadywać się na temat między innymi ulicy Jagiellońskiej, którą Leszek już dostał w zdjęciach. I mowa tutaj o tych zejściach, dwóch zejściach w stronę ulicy Jagiellońskiej. Więc zobaczymy, czy tamte barierki powstaną, czy nie powstaną. Teraz natomiast no, pytanie, czy powstanie jakaś dyskusja dzisiaj, czy może po prostu każdy telefon będzie z innej parafii, w cudzysłowie, jak to mówią niektórzy. To już zależy, to zależy od naszych słuchaczy, tak czy inaczej, bez względu na wszystko. Do 9.45 jesteśmy, czekamy, dyżurujemy przy telefonie, odbieramy wasze telefony, tylko trzeba wybrać numer 726 114 114. Czekamy na nowe tematy, a może tematy przypominajki, a może kwiaty i motyle się pojawią w naszej audycji. Też są takie możliwości przecież. Jest taka możliwość, może tak się właśnie stać, więc jeżeli chcielibyście za już wykonaną pracę, za już coś, co zostało wykonane, zrobione, podziękować, to właśnie w takiej formie także można dzwonić 726 114 114 no i powiedzieć za co, komu i oczywiście wtedy kwiaty i motyle lecą do tych osób. My przypominamy, że do 9.45 od poniedziałku do piątku jesteśmy z wami. Temat dla reportera trwa. Mamy nadzieję, że za chwilkę odbierzemy kolejny telefon. Tak. I czekamy do 9.45, a po 10.00 zapraszamy na audycję magazyn aktualności KGHM. A jeśli chodzi o jeszcze takie plany na dziś, to na pewno popołudniowe rozmowy. Miałem się pytać, zdradzisz tam troszkę szczegółów? Oczywiście, bardzo proszę. Na pewno Grażyna Stroczyńska, fotostopowa
Europem przez świat będzie zapraszać na spotkanie podróżnicze. Tym razem tematem będzie Indonezja. Bardzo ciekawa relacja z podróży. Dwaj panowie z Wrocławia, profesorowie, przyjeżdżają do naszego regionu i właśnie o tych swoich podróżach będą opowiadać, relacjonować. Zdjęcia będą też przedstawiać. Bardzo ciekawe, więc co jeszcze? Jeszcze mogliby trochę słońca stamtąd przynieść. Byłoby miło. I wyższych temperatur. Tak, tak jest. Więc zapraszamy na rozmowę z panią Grażyną. Będzie opowiadać, co też ciekawego w najbliższy piątek w Centrum Kultury MOK za sprawą tego spotkania podróżniczego. Będzie też rozmowa Leszka Wspaniałego z panią Agnieszką Berest, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Franciszka Liszta w Głogowie. No bo już powolutku kończy się termin naboru do szkoły muzycznej, ale też będzie mowa o sukcesach młodych wirtuozów. No, a tych sukcesów jest od groma. No dobrze, drodzy słuchacze. No i jeszcze jeden gość się pojawi, ale nie mam takiej stuprocentowej pewności, więc jeszcze nie powiem. Aha, czyli coś tutaj już planujesz. Tak. Dobrze. No bo dzieje się tyle w naszym regionie. No dzieje się. Że szok. Także, drodzy słuchacze, jeżeli chcielibyście wiedzieć, co się jeszcze dzieje w regionie, to oczywiście miedziowe.pl, zakładka Nie Przegap oraz Co, Gdzie, Kiedy, gdzie znajduje się już cała rozpiska imprez, wydarzeń, które odbędą się w naszym regionie. I oczywiście zachęcamy także organizatorów, żeby do zakładki Co, Gdzie, Kiedy dodawali swoje ogłoszenia. Wystarczy kliknąć zakładkę Co, Gdzie, Kiedy na portalu miedziowe.pl, kliknąć czerwony guziczek Utwórz wydarzenie i tutaj wyskoczy wam taki formularz, można powiedzieć, jak za rączkę was poprowadzi, bo wszystko pięknie i raczej konkretnie opisane. Można dodać na przykład link do wideo, można dodać przede wszystkim plakat również, no i e-mail czy telefon do organizatora i wtedy też bezpośrednio można zadawać pytania. Czy coś jeszcze jest potrzebne, czy na przykład są jeszcze bilety i tak dalej, bo często jest tak, że pojawiają się jakieś imprezy, a zaraz biletów już nie ma. Właśnie, bywają takie imprezy, podczas których no, cieszą się ci, którzy szybciutko kupili bilety, bo niekiedy one faktycznie w kilka dni się rozchodzą. No i moi drodzy, zaglądajcie właśnie do działu Nie Przegap, do zakładki Co, Gdzie, Kiedy u nas w portalu miedziowe.pl, bo różnego rodzaju wydarzenia są tutaj proponowane. Nie tylko koncerty, spektakle, ale i na przykład właśnie spotkania podróżnicze, zaproszenia do naszych bibliotek. A propos biblioteki, to dzisiaj przecież 11 maja pierwszy kiermasz książki przeczytanej, które proponuje Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie. Dzisiaj to już od godziny 9 właściwie można się pojawiać, więc pewnie podejrzewam, że o tej porze już sporo osób tam szuka dla siebie najlepszej książki. I do 16 jest taka szansa, to przy ulicy Budowlanych 10, przy filii numer 1 Biblioteki Publicznej. Zapraszam, zachęcam. Kiermasz książki przeczytanej. Różnego rodzaju propozycje tam odnajdziecie. Warto skorzystać. Jak najbardziej. Warto również zaglądać na miedziowe.pl. No a teraz patrzymy na zegarek, widzimy już 9:27. Panowie z remontu zaczęli działać już. No. Tak, dzisiaj jakoś tak cicho nawet. No nawet tak jakoś przytłumione takie można myślę, powiedzieć. Myślę, że nawet dzisiaj chyba słuchacze niekoniecznie słyszą, co tam się dzieje. Tak, natomiast jeżeli wy, drodzy słuchacze, mielibyście nam coś do przekazania, no to my przypominamy, że czekamy jeszcze przez 18 minut z delikatną przerwą reklamową, bo taka króciutka przerwa reklamowa również się pojawi. 726-114-114. Dzwonicie, mówicie co, gdzie, a my załatwiamy to w sensie na tej zasadzie, że przekazujemy informacje do reporterów, a oni starają się dopytać, a czasem od razu odpowiedź dostają, że już coś zaczęło być robione w danym kierunku. No na właśnie, przykład. Niekiedy są takie zaskoczenia bardzo pozytywne, a niekiedy czekamy i czekamy i czekamy. Tak. My właśnie teraz tak czekamy i czekamy i czekamy na wasze telefony. I czy się doczekamy? To jest dobre pytanie. Mamy nadzieję, że za chwilkę telefon tutaj zacznie nam dzwonić. No byłoby miło, drodzy słuchacze. Zapraszamy, zachęcamy. No powiem tak, po wtorkowym, bardzo obfitym temacie dla reportera, wczoraj w środę troszkę mniej telefonów, no jakby a dzisiaj... Jakby dzisiaj zmęczeni? No, czwartek jest, można być już zmęczony tygodniem. No, jest nie, telefon, więc odbieramy. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja w sprawie... Znaczy ja dzwonię z Lubina w sprawie tej działki pod Agacją i chcę podziękować pani Iwonie Mierzek za prowadzenie sprawy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za te podziękowania. Bardzo. No na razie to jeszcze czekamy na takie dopełnienie tego tematu. Tak, i tych formalności. Tak, właśnie, realizację tego tematu, ale... No, ale przekażemy Iwonie jak najbardziej. Przekażemy oczywiście...
No i miejmy nadzieję, że faktycznie te konsultacje z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad przyniosą pozytywny skutek i coś z tym się da zrobić. A ja później, liczę na to, że to jest przecież możliwe. A później będziemy mogli zagrać kwiaty i motyle, jak już zostanie wszystko właśnie, zrobione. Wtedy już będziemy tak osobom, które już zrobiły taki prawdziwy przystanek w tym miejscu, to będziemy już dziękować i wysyłać kwiaty i motyle. I myślę, że my słuchacze będą pilnować tego tematu i gdy już będzie szczęśliwy finał, to będą do nas dzwonić. Oczywiście. A dzwonić chyba będziecie pod numer 726-114-114. Tak. I chyba to już czas na przerwę. No w sumie tak, bo już jest 9:29 na zegarku. Ale po przerwie liczymy, że będziecie dzwonić i dzwonić. Więc śmiało, proszę się nie krępować, każdy temat przyjmujemy, zapisujemy, czasami mamy nawet odpowiedź. O, teraz już dzwoni telefon, więc odbierzmy jeszcze. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Życzę Państwu miłego dnia i bardzo bym prosiła, aby redakcja, nie wiem w jaki sposób, powiedziała, namawiała ludzi, żeby nie wyrzucali chleba, nie karmili gołębi. Przecież to jest tragedia. No to apelujemy w takim razie. Tak, apelujemy, bo te gołębi to jest tyle i się cały czas rozmnażają i podjadają te chleby, bo je wyrzucamy im. Tak, no, oczywiście, że tak. I później szczury biegają pod oknami, po ulicach. Jakoś się ludzie nie zastanawiają nad tym, że to jest właśnie dokarmianie między innymi szczurów. Szczurów, tak. A ile jest paskudztw na parapetach? Tak, właśnie, na parapecie. Dokładnie, i wokół. Dokładnie, a później my płacimy, bo to my płacimy za wszelkie deratyzacje. Tak. I za to wszystko. Dobrze, to bardzo dziękujemy za ten bardzo telefon i apelujemy. Przyłączamy się do apelu i przypominamy, że dzisiaj jest dzień bez śmiecenia. Tak jest. O właśnie, dziękuję, miłego dnia życzę. Wzajemnie, dziękujemy do usłyszenia. Bardzo za telefon, do usłyszenia. Ja przypominam, dnia. Że niektórzy na gołębie wołają latające szczury, bo i gołębie również wiele chorób i pasożytów no przenoszą. Dokładnie. Także, w ogóle to pamiętajcie, że chlebem to się ptaków nie dokarmia. To jest kolejna rzecz. No to wracamy do dzisiejszego tematu dla reportera i mamy nadzieję, że wracamy również do waszych telefonów. Tak jest, 726-114-114. Telefonujcie, drodzy słuchacze, mówcie, co można by poprawić w naszym regionie, zgłaszajcie tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radiolka Zagłębia Miedziowego, z całego oczywiście naszego regionu, więc Lubin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejsca w Zagłębiu Miedziowym zapraszamy, czekamy. Tak, tak, dzwońcie, my tutaj czekamy cały czas. No i przypominamy, że jeżeli ktoś ma jakiś też trudny temat, bo też takie się pojawiają, albo są tematy, gdzie staracie się, prosicie, dzwonicie, piszecie i nie dajecie już rady, już macie dość podziurki w nosie, a chcielibyście, żeby coś może drgnęło w danej sprawie, no to oczywiście jak najbardziej też się polecamy. Może my gdzieś tam też drgniemy i ruszy się jakiś temat. No, oczywiście, że można próbować jak najbardziej. 726-114-114. Zapraszamy do nas na miedziowe.pl. Po różnego rodzaju tematy związane z naszym regionem. Odwiedzajcie, klikajcie. Galerie foto też do obejrzenia. No i oczywiście do planowania swojego wolnego czasu służy dział Nie Przegap i zakładka Co, Gdzie, Kiedy. Ale jeśli chodzi o artykuły w naszym portalu miedziowe.pl, to między innymi artykuł pod tytułem Dlaczego jest tak drogo? Od 13 maja kolejna podwyżka ciepła o 40%. Byli tacy, co powiedzieliby, sorry, taki mamy klimat. Byliby. Podczas nadzwyczajnej sesji w głogowskim ratuszu rozmawiano na temat galopujących podwyżek cen ciepła w mieście. Radni, władze miasta i zarządcy nieruchomości pytali, a odpowiadali wytwórcy i dostawcy ciepła, czyli przedstawiciele KGHM, WPEC i spółki Energetyka. No i ten temat gorący, chociaż no, dla niektórych może zimny, ale gorący na pewno. Jest to też u nas w portalu miedziowe.pl, więc warto doczytać, warto słuchać serwisów lokalnych, bo o tym też będzie mowa na naszej antenie, więc bądźcie czujni, czytajcie miedziowe.pl, słuchajcie uważnie Radiolka Zagłębia Miedziowego, ten temat też będzie się pojawiał. No i jeszcze wiele innych tematów. Wczoraj też już opowiadaliśmy o przejściu podziemnym w Lubinie, przedmiot wstydu.
w temacie dla reportera to przejście podziemne wielokrotnie się pojawiało, a chodziło o kwestię sprzątania tego przejścia podziemnego, ale jako Komisja Edukacji Narodowej to był też gorący temat. Kto w końcu to wysprząta? Pytali lubinianie w naszej audycji. No i jest jakieś takie zielone światełko. Jeszcze trochę i będzie już chyba wyłoniona firma, która będzie zajmowała się sprzątaniem tego miejsca, więc miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie tam sytuacja się poprawi i na bieżąco będzie sprzątane. 10 minut nam zostało audycji. Ostatnie 10 minut, a wy jakoś tak bez ostatków sił nawet już. My też już tak ledwo ciągniemy, drodzy słuchacze. Może coś pozytywnego macie dla nas do opowiedzenia. Coś pozytywnego? No właśnie, przecież nie musimy Kasia tylko... Kasia Kowalska? Tak, tak. Coś optymistycznego? Tak, to Kasia Kowalska miała taki utwór. Spotkania podróżnicze, o nich wspominaliśmy. Tak. Indonezja w piątek, dzisiaj Kenia w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Nie wiem, czemu mi się ubzdrało, że Nigeria, a nie Kenia. Nie, Kenia. Ale też Argentyna, tak delikatnie powiedzmy. Argentyna to do gardła jest dobre. To, za sprawą warsztatów tanecznych tango Argentyna. To tak można powiedzieć, że też delikatnie spotkanie podróżnicze. Ja już w ogóle chciałem zauważyć, że to tango Argentino to się tak wpisało już chyba na mapę naszego regionu bardzo mocno. Drodzy słuchacze, wy pokochaliście chyba tango. Miedziowe tango Argentino. To tango miedziano. No, kto wie, może tak. Faktycznie są chętni do Jestem tańca. W ogóle w szoku, że komuś się chce tańczyć. Znaczy, dlaczego? Nie, bo ja rozumiem, że tańczyć, wiesz, wygibasy, ale takie tańce, no to one zmuszają do napięcia wszystkich mięśni praktycznie. Tam się z tych treningów wychodzi w... No trening, jak sztur. Może właśnie dlatego. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzwonię w takiej sprawie. Często jeżdżę tutaj przez brzeg Łogowski od strony Nowej Soli. I wiem, że kiedyś się tam państwo pytali ten temat, podawaliście datę, kiedy ta wspaniała firma, która tam robi ten remont, ukończy to. Ale wie pan co, przeraża mnie jedno, bo tam akurat z jednym z mieszkańców rozmawiałem i podobnie jak ta szalona firma skończy ten remont, to przechodzi zaraz tutaj za tory i zamkną znowu. Ale... tą drogę. Nie wiem, czy to jest prawda, bo jeżeli to jest prawda, to chyba siwych włosów dostanę, bo tempo tej firmy tam kiedyś podjechałem, to jest masakra. No, ale już bliżej niż dalej, nie? No, panie redaktorze, motyle dla pana za fantazję. Dobrze, czyli tak, brzeg... Motyle, musi pan sobie dać motyle za fantazję, bo wie pan, ten brzeg Łogowski nie ma szczęścia kompletnie, bo z tego co wiem, ta pierwsza firma, która robiła tam taki wielki remont, to upadła, druga później to kończyła i ten brzeg Łogowski to chyba nie ma szczęścia i mówię, jestem przerażony, jeżeli znowu jakaś taka firma, nie powiem jaka, weźmie się za ten drugi odcinek, to chyba będzie tragedia. Czyli rozumiem, że tak, brzeg Głogowski od strony Nowej Soli, tam już powolutku, powiedzmy, dochodzi to wszystko do skutku, a pan obawia się, że po remoncie wejdą na stronę na Kromolin. Mówią, wie pan, podszeptują, nie wiem, czy to jest prawda, że właśnie mają znowu remontować tutaj za przejazdem, jak jest ta krzyżówka na Kromolin bodajże, no tak? No właśnie, to darby się przydało, bo tam... To siwych włosów dostanę. No tak, no pan siwych włosów, ale ci, co na Kromolin jeżdżą, to się wreszcie ucieszą, bo ta droga jest tak rozjechana, jak... No ale to jak wie pan, jak tutaj zamkną, to znowuż następną drogę rozwalą, nie? No tak. Także. Dobrze, no to no w takim razie... Miłego dnia życzę i dzięki. Motyle dla pana redaktora. Dziękuję. Za ułańską fantazję to nie motyle, tylko jakiś kuń by się należał. Bardzo dziękuję, pozdrawiamy naszego słuchacza, a teraz jeszcze sobie zapisuję ten temat właśnie. Czy będzie remont drogi na Kromolin, bo to już o to pytaliście. Tylko napiszę, że podszepty są. Tak. Podszeptują, Plotki. Że będzie. I znów zamknięta droga. No właśnie. To może jednak trochę rozrywki by się przydało. Utwór chcesz? Nie, niekoniecznie utwór, ale widzę w mediach społecznościowych jest już ogłoszony plan na święto. 30-letni plan, na co? Nie, 30-letni nie. Ale ilodniowy? Chyba dwudniowy. Ale plan. Co? No Dni Polkowic 2023. No tak, Dni Głogowa, Dni Lubina, Dni Polkowic. Właśnie. Przypomnijmy, w Głogowie między innymi Margaret Bero, w Lubinie między innymi Natalia Schroeder. Tak. Teraz telefon i za chwilę Dni Polkowic. Halo, dzień dobry, słuchamy. Dzień dobry, panie redaktorze, jeszcze raz ja.
tutaj chodzi o nie remont drogi tej na Krumolin, tylko ten kawałeczek, który jest od przejazdu do tej drogi na Krumolin. Także znowu nie będzie wyjazdu, przejazdu przez brzeg Łogowski. Do skrzyżowania. Właśnie. Dobra, dokładnie. Mamy. I będzie remont. No, dzięki, dzięki, bo tak dobrze, zaskoczenia. Bartek już sobie dopisał wszystkie szczegóły. W takim od przejazdu razie do skrzyżowania na Krumolin. Tak jest. I znów droga zamknięta. No to jestem ciekaw. A później tą na Krumolin mogliby zrobić. To w ogóle byłoby fajnie. Dobrze, drodzy słuchacze, bo tu jeszcze tylko 5 minut nam zostało, a ty miałaś powiedzieć o dniach Polkowic. Tak, zanim dni Polkowic nie to powiesz, jeszcze kolejny bo telefon. Jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Chodzi mi o taką sprawę. Mam od ulicy tutaj Herbacianej, jak jest do góry działki Piast. Tak. Tam jest droga gminna, która powinna być przejezdna z szerokością. Chodzi mi o żywopłot, który rośnie na tej drodze. Ludzie posadzili sobie żywopłot na drodze gminnej. Wie pan, jeżdżę tam śmieciarką i jest problem taki, że trzeba cofać tyłem, bo nie idzie w ogóle przejechać tą drogą. Nawet auto, które jedzie, nie idzie się minąć, a droga jest dosyć szeroka. Tylko jest problem taki, że rośnie tam żywopłot. I kiedyś dowiadywałem się na ten temat, no to niby zarząd powysyłał gdzieś pisma do ludzi, ale nikt z tym nic nie robi. Może to przypomnieć po prostu gdzieś, zgłosić ze względu na to, że to jest jednak droga gminna, tak, która a proszę powinna być przejazna. Tak? No i jakieś służby ratunkowe, czy jakieś różne rzeczy, no nie dojadą tam na pewno, w sensie takim, jak to się będzie działo. Jasne, tak, to ja tylko się dopytam w takim razie, bo ulica Herbaciana na wysokości, tak, ten żywopłot jest na wysokości? Z ulicy Herbacianej się wjeżdża na działkę Piast. To jest droga gminna do góry, do byłego wysypiska śmieci, tam na samą dobra, górę. Wiem już gdzie, w takim razie wpisuję żywopłot przy działce Piast. I najlepiej jakby go tam nie było. Najlepiej jakby go nie było, nie wiem czy jakieś po prostu na koszt tych ludzi to usunąć, czy po prostu, no nie wiem, no jakoś to zainterweniować. No tak. Ludzie sami po prostu, no nie może tak być, że ktoś sobie nasadził na drodze gminnej żywopłot, który utrudnia przejazd, tak? No jasne. Może sobie sadzić na swojej działce, nie ma problemu, ale no na drodze gminnej to tak jakby wszędzie ktoś posadził sobie coś, no to by nigdzie przejazdów nie było, no ja to tak. Dobrze, ja postaram się w ogóle tam podjechać rowerem i postaram się zrobić zdjęcia. Proszę zobaczyć uwagę sobie, to się pan zdziwi naprawdę. Znaczy tak, jeżdżę tamtędy, tylko nigdy może nie zwróciłem uwagę po prostu. Proszę do góry sobie wjechać na działki Piast i do góry, a tam są śmietniki, my dojeżdżamy tam śmieciarkami. Rozumiem, i jest problem. Rozumiem. Dobra, zapytamy w takim razie, czy jest jakaś możliwość, żeby tego nie było tam. No, ślicznie dziękuję. No i dzięki. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Również pozdrawiamy, dobrej, udanej pracy i dobrego dnia życzymy. I na naszym zegarku jest tylko dwie minutki. To co z tymi dniami Polkowic? Najpierw jeszcze dopowiem, że kolejna gwiazda ogłoszona, jak idzie o Dni Lubina 2023. Malik Montana. To jestem w ogóle zdziwiony w ogóle, nie? Tą informacją. Zresztą ja ci mówiłem, tak, dlaczego jestem tak, zdziwiony. Bo niektórzy. No na przykład. To, no, region. To sobie dobrze możecie wpisać i sobie sprawdzić, wyszukać. Tak, a Dni Polkowic 2023, Centrum Piknikowe, 17-18 czerwca, sobota, niedziela i w sobotę. Czyli poczekaj, czekaj, czyli tak będzie. Dni Głogowa, Dni Polkowic, Dni Lubina. A jeszcze będą pewnie dni inne. Ścinawa przecież też ma święto. Dni Chocianowa? No, na pewno znajdziemy jeszcze sporo imprez. Będzie się działo, naprawdę, będzie się działo. No i Dni Polkowic wyglądają tak. The Postman. Okej, okay, czyli być nasz zespół. Z Polkowic, jasne. Julia Roka. O! Artur Rojek. O! Tak. I na wieczór Alanik i Sekento. A drugi dzień, no też może będzie być zaskoczenie. Michał Wiśniewski. Solo? Solo. Jak Blanka? No. Później będzie Bryska. Proszę z bardzo. Z optymizmem tryska. I Michał Szczegieł na zakończenie. Jestem w szoku. No to na lato idealne kapele się pojawią i soliści. Także będzie można poświętować. Czyli pierwszy dzień zespołowy, a drugi z solistów. W sumie bardziej. No chociaż nie, bo Artur Rojek jest. No. I Julia Roka, no to nie. Dobra, to tylko jeden zespół. No w zasadzie tak, nasz. No.
To pozdrawiamy grupę The Postman. Tak jest. I bardzo się cieszymy, że chłopaki dalej grają i tam krzewią kulturę tak big beatu lat 60. O to chodzi, o to chodzi. No to co, chyba będziemy powoli kończyć dzisiejszą audycję, bo już zbliża się 9:45, ale na spokojnie. Telefonu nie ma żadnego. No nie ma, nie ma. Ale jutro myślimy, że i liczymy na to bardzo, że zasypiecie nas telefonami, bo jutro oczywiście do tematu dla reportera wracamy. A ja tylko dopowiem tak po cichu, że to Kasia najbardziej liczy, bo to Kasia rano będzie przyjmować wasze telefony. Także no, może nie sama. Do usłyszenia jutro. Temat dla reportera 9:15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726-114-114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.